Dobra, więc dzisiaj gramy w grę Hellraid. To jest produkcja Techlandu, następna po Dying Light. Też z pierwszej osoby. Też są nieumarli, ale według Techlandu na tym koniec podobieństw. I tak naprawdę mamy tu typowego hack and slasha. Jak widać, grafikę taka bardzo next genowa. Bardzo ładnie wygląda. Płynnie działa, mimo że to wczesna alfa według zapewnień ludzi z Techlandu. No to co, życzymy pierwszego przeciwnika. O, widzę, że można odsiekiwać kończyny, podobnie jak w Dying Light'cie. Albo w Fallout'cie, albo w prawie każdej innej grze z ostatnich paru lat. Na razie wszystko nam idzie bardzo prosto. Mamy jeden atak. Taki podstawowy. Jest drugi atak, który jest mocniejszy, ale trudniej go wyprowadzić. Postać się przygotowywuje do niego. Mamy jakieś itemki. Widzę, wziąłem właśnie jakieś buciki. Ogólnie interfejs dosyć standardowy. Życie, stamina. O, tutaj widzę, że mamy różne bronie, nie tylko stricte... Oj, tu mnie coś... Nie tylko stricte obuchowe, ale też magiczne. Teraz właśnie rozpieprzyłem trzech szkieletów jakąś laską magiczną. Widać, fizyka też bardzo dużą rolę odgrywa w grze. Postacie odlatują w odpowiedni sposób. Widzę też, że pod względem tak jakby eliksirów nie jest jakoś super skomplikowane, co dobrze jak na hack and slasha. Pod B mamy eliksir odnośnie odnawiania życia, pod Y mamy eliksir od many. I tak naprawdę na tym eliksiry się kończą, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Wiedziałem, że są jeszcze jakieś. Nie widzę za bardzo użycia tych skilli, o których mówili ludzie z Techlandu, których jest ponad już 150. Możliwe, że w tym demie po prostu ich nie ma. Dobra, myślę, że czas na laskę. W tym demie nie ma totalnie żadnego prowadzenia fabularnego, ani niczego w tym guście. Chyba dobrze, w hack and slashu ogólnie nigdy nie, w hack and slashach ogólnie nigdy nie ma za dużo fabuły. Tak jak właśnie często się słyszy od ludzi, gierka wygląda podobnie do Skyrima. Bardzo. I w sumie nie przeczę. Design jest bardzo podobny. Mam bardzo mało życia. Nie wiem, czy jestem w stanie znaleźć sobie jakiś eliksir życia. Najwyżej zginę i będę grał dalej. System respawnu jest tutaj w demie zachowany. To, co też jest ciekawe, to tak w ogóle a propos dem tutaj Techlandu, to że wszystkie mają ograniczenia czasowe. Nie można sobie pograć ile się chce i zwiedzić tych wszystkich lokacji. Aj, trzeba bardzo uważać. Na razie kokrzę laską. Ale niedługo to się może skończyć. Tu mam jeszcze taką ciekawą mechanikę. Oj, aj. Jest taka ciekawa mechanika kopania, którą zaraz pokażę. Są tutaj takie wybuchowe zombie, które jak ładnie kopniemy, to... O, proszę. Tak ładnie był wybuchowy zombie, ale... O, można zdecydowanie kopać przeciwników. I z tymi wybuchowymi zombie jest o tyle fajna mechanika, że można ich wkopnąć w grupę przeciwników i w taki sposób sobie zapewnić przeżycie. Widzę, że ta laska jest taka całkiem OP. Można dużo z nią robić. Chciałbym znaleźć tego zombie, którego mógłbym kopnąć. O, tutaj jest. Teraz uwaga. Yep. Także to też bardzo fajna mechanika przeciwników. Widać, że właśnie możemy dużo się bawić z tą fizyką. Wkopać przeciwnika w jakiś rój, albo może kiedyś jakieś będą materiały wybuchowe w grze możliwe. To by było bardzo fajnie. Dobra, widzę, że muszę się przełączyć na laskę, bo tutaj jednak... To nie laska. To też nie laska. Gdzie jest moja laska? Dobra, widzę, że możemy też blokować tarczą. Oj, no i znowuż. Ogólnie gra nie jest łatwa. Dosyć ciężko jest tutaj tych przeciwników siedzieć, szczególnie jak się dookoła ciebie zbierze z pięciu. Pojedynczo ściekać przeciwników jest zawsze łatwo w każdej grze. Natomiast nie ma tutaj takiej mechaniki jak w Assassin's Creed, że podchodzi do ciebie jeden, a reszta czeka. Tylko faktycznie jak się na ciebie rzuci pięć przeciwników, to się rzuca na ciebie pięć przeciwników i ciężko sobie z nimi poradzić, więc trzeba bardzo taktycznie do tego podejść. Zostało mi dosłownie 10 sekund. O, tutaj mam przykład niesamowitą hordę przeciwników. O, udało mi się wybuchnąć dwóch zombiaczków. Może jeszcze zwieńczymy to śmiercią. O,
i nie udało się. No tak w takim razie wygląda gra Hellraid. Widać bardzo ciekawy hack and slash zapowiadający się w dobie teraz popularyzacji hack and slashów trzecioosobowych, takich z góry, z rzutu izometrycznego. Mamy fajnego takiego first person slashera w świecie takim dark fantasy z elementami RPG rozbudowanymi, także Hellraid bardzo fajny, polecam. No i to wszystko, dziękuję.